20 grudnia media społecznościowe zalało hasło Om Telelej Om. Zed, Martin Garrix, Tiesto, DJ Snake i wielu innych artystów dodało na Twitterze wpisy właśnie z tym zwrotem. Co to oznacza? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam. Om Telelej Om. Ten zwrot zagościł na profilach społecznościowych wielu znanych DJ-ów i producentów. Część z nich pytała, co to znaczy, a inni bez słowa wyjaśnienia publikowali same hasło. Fani zastanawiali się, co to może oznaczać i snuli różne domysły. Oprócz wspomnianych wcześniej artystów, do akcji włączyli się również m.in. Bassjackers, Marshmello, Alesso, Showtech, Quintino, Laidback Luke, Oliver Heldens oraz The Chainsmokers. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać na rozwiązanie tej zagadki. Okazuje się, że jest to zwrot, który na nasz język można przetłumaczyć jako proszę pana, niech pan zatrąbi. W ten sposób dzieciaki z Indonezji proszą kierowców autobusów, aby ci użyli klaksonu, który ma charakterystyczny dźwięk. Wszystko zaczęło się od jednego filmiku, który na ten moment ma ponad 2 miliony wyświetleń. Okazało się, że pomysł ten przypadł do gustu nie tylko dzieciakom z Indonezji, ale i gwiazdom EDM. W sieci pojawiły się pierwsze utwory z wykorzystaniem tego motywu, który stał się swego rodzaju viralem. Aktualnie największą popularnością cieszą się interpretacje Meta Oskana, Firebeats i prześmiewcza wersja Dilona Francisa.
Powiem tak, internet po raz kolejny mnie zaskoczył. Po tych wszystkich challenge'ach i dziwnych modach przyszła pora na remiksowanie klaksonu autobusu. Aż się boję pomyśleć, co będzie dalej. Tymczasem pamiętajcie, aby pozostawić łapkę w górę. Jeżeli uważacie to za słuszne, to zasubskrybować kanał. Do zobaczenia.